to naprawdę bardzo poczuliśmy wszyscy, jak są potrzebni. Tak. Więc nie ma czegoś takiego, że zawód jest mniej ważny albo bardziej ważny. Jak dla nich jest to ważne, to co ja robię, ale ja w to, że jestem fantastyczna, ja uwierzyłam dzięki wam. Wiesz, tam człowiek sobie myślał, może tak czasami mi przemknęło przez głowę, że wiesz, no dobra, no może nie jestem taka najgorsza, ale teraz ja już wiem, że nie, że ja nie jestem najgorsza. Nie jesteś ja, tak wiesz, fantastyczna jak wszyscy. Rozumiesz? Dzień dobry, dzisiaj mam dla was gościa i rozmowę, mam nadzieję, bardzo inspirującą, podnoszącą na duchu. Napiszcie w komentarzach, czy faktycznie tak się poczuliście i które zdanie chcielibyście zabrać z sobą na najbliższy tydzień. Ewelina Synowska w rozmowie ze mną, Sonia Szamek-Kacz. Zapraszam. Spokój umysłu, emocje w ciele. Sonia Szamek-Kacz, planetasoni.pl. Zapraszam. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jak jesteście w dobrym humorze, będziecie jeszcze w lepszym. I jeśli wierzycie już w siebie, będziecie jeszcze bardziej wierzyć, bo chciałam wam przedstawić Ewelinę Synowską. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłaś się przyjść. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziewczynę, która dnia pewnego powiedziała po prostu dziękuję pracy w banku i nie mając nic w zanadrzu, jeżeli chodzi o jakąś pracę i źródło dochodu, mając dwójkę dzieci, kredyt i męża, i psa. Tak. Po prostu odeszła. Po prostu. Słuchajcie, wiecie, bez mitolotto, bo jakby też nie miałaś żadnej wygranej. Nie było żadnej wygranej mitolotto, po prostu się... No po prostu. A nie się bałaś tak się? Bałam się, dopóki nie podjęłam takiej stuprocentowej decyzji, że odchodzę. To się bałam, ale jak już sama sobie powiedziałam, że nie, to już jest koniec i to nie może trwać dłużej. I mąż mi powiedział... Że możesz? Tak. Okej. To nie, to już był tylko chill out, tylko spokój. Bo tak jest, kiedy mamy tak zwane gospodarstwo domowe, prowadzimy budżet domowy, to jednak te wypłaty się składają razem, tak? I jest jakieś zarządzanie tym pieniądzem, są podzielone, pójdą na to, tak? Tak. I teraz nagle jednej wypłaty nie będzie, więc tutaj ta konsultacja i to od męża, że damy radę. Rozumiem, że to usłyszałaś, tak? Podział odpowiedzialności jakby za podjętą decyzję. Ona nie była tylko moja, prawda? Więc jakby się waliło, to bym powiedziała, no powiedziałeś, że mogę. No w końcu jest głową rodziny, prawda? Dobre, słuchajcie, jako knif. Więc ja, posłuszna żona, pytałam o zdanie. Czujecie ironię, to też będzie tak dobrze. Tak. No nie no, jakby jest to ważne, żeby ta... A co się dzieje w głowie, kiedy docieramy do takiej sytuacji, bo za chwilkę powiemy, jak to się wszystko pięknie skończyło, jak się poukładało i mam nadzieję, że poczujecie też taką wiarę w swoje możliwości i w to, że naprawdę wszystko w życiu się w końcu ułoży, nawet jeśli teraz się nie układa, ale w końcu się ułoży. Powiedz mi, jakie są emocje przed, w ogóle, które sprawiają, że myślisz sobie, że ja już chyba tak nie chcę? Ale tak zupełnie szczerze? No, najwyżej się wydaje. To na trasie praca-dom ja miałam wybrane drzewo. Dobrze. Mhm. To już u mnie już był ten próg emocji, że to już było to wybrane drzewo i że jak w którymś momencie będzie tego za dużo, to ja po prostu... Się spotkasz. To drzewo. Tak, ale zanim... Jak można poprowadzić swoje myśli i złapać się jeszcze w tym momencie, zanim naprawdę mamy takie totalne obrzydzenie tą pracą albo tym, co robimy? I jak możemy wcześniej porozmawiać z kimś w domu? Wiesz, żeby ta linia, kiedy naprawdę aż takie myśli się pojawiają, żeby nie została nigdy przekroczona, żeby to się uchwyciło w porę. Co są takie pierwsze symptomy, wiesz, że to nie jest nasza droga, że trzeba zawrócić, że nie tam. Że wstajesz rano i wiesz, że musisz iść gdzieś w konkretne miejsce albo wykonywać konkretną czynność i wiesz, że to nie będzie dobry dzień. Właśnie ze względu na to, że musisz tam być. To już nie jest fajne. Czyli kiedy nie idziesz tam z radością. Tak. To już nie jest twoje miejsce na ziemi, po prostu. Ale powiedz, to nie wcale nie musi oznaczać, że to nie jest twoja praca, że to nie jest twoja branża, prawda? To czasem oznacza, że coś trzeba zmienić, jakiś puzzle, bo tak, ty dokonałeś rewolucji, ale czasem może nie wymagane jest aż to mogą być, nie wiem, to może być jedna osoba, z którą musisz na przykład współpracować, a być może da się to tak ogarnąć, że nie wiem, na przykład w moim przypadku, gdyby to było wtedy, kiedy pracowałam w banku, może mogłabym się przenieść i chodziłoby, że ktoś mi nie leży, jakaś jedna konkretna osoba, no to mogłabym, nie wiem, spróbować się przenieść do innego oddziału, zmienić
wiesz. No, teraz to już wiesz, że to jest w tobie i że wzięłabyś sobie audiobook Zaakceptuj siebie, no ale to jakby to jest inna historia. Wtedy się nie znałyśmy. Dobra, no i odeszłaś z banku pewnego dnia, nie mając nic, wróciłaś do domu, czy nie poszłaś pewnego dnia do pracy, bo to już wygasł kontrakt, tak? I obudzisz się rano, nie idziesz do banku, nie idziesz nigdzie, nie, bo nie masz pracy. Pojawił się pomysł, że ja na pewno nie chcę iść do takiej pracy od do. To wiedziałam. Jakby rezygnując z pracy w banku, wiedziałam, że nie chcę już tak pracować. I jeżeli będzie taka konieczność, bo nie uda mi się pójść tą drogą, którą sobie gdzieś tam w głowie wykreowałam. A ty miałaś coś w głowie wykreowanego? Ja wiedziałam, czego nie chcę. A, dobrze. Okay. No to okej, no to ten etat zawsze jakiś się znajdzie, tak? Wiadomo było, że to już nie będzie żadna inna instytucja finansowa, po prostu nie ma opcji. Czyli to ci się przejadło. Mhm. Oj nie, tak, zdecydowanie. No ale tyle jest różnych, jakby wiesz, możliwości na rynku, że okej, coś się znajdzie. No. Ale czyli już tak myślałaś? Tak. Ja wiedziałam, że ja sobie poradzę. Czyli wiesz, że to daje radę, dam radę. Ja lubię takie powiedzenie, dam radę, bo ludzie mi pomogą, wiesz? Bardzo lubię takie hasło. Tak. Dam radę, bo ludzie mi pomogą, no. Tak. No i zastanawiałam się, co to by mogło być, tak? Żebym miała jakąś taką wolność czasową, tak to nazwijmy. Mhm. Ale również... No, żeby te finanse się zgadzały, prawda? No i pojawiła się opcja tego sprzątania. A jak się pojawiła, powiedz? Ktoś tam z rodziny się tym zajmuje. Wiem, że wiedziałam wtedy też, że daję sobie z tym radę, że tak powiem, właśnie w kwestii finansowej. Odkurzacz dla mnie osobiście to jest, wiesz, najlepszy mój przyjaciel. Tak, są ludzie, którzy bardzo lubią sprzątać. To jestem ja? Tak. I lubią wszelkiego rodzaju gadżety, które służą do sprzątania, bo tak. To też jesteś ty. To też jestem ja. To jest niesamowite, jak ludzie się na tej ziemi uzupełniają, jak każdy jest potrzebny. Nawet ten, co nie lubi posprzątać i sprzątać jest bardzo potrzebny, bo ktoś inny lubi. Tak, możemy się wymieniać, prawda? Tak, tak. Dokładnie. I każdy jest zadowolony. Dokładnie. Tak. No i co? No i poszłaś komuś pomóc ogarnąć dom. Tak, i tu się mu przydała jakby pomoc właśnie tych dobrych ludzi, których tak. Się spotyka na swojej drodze, tak? Bo to ktoś znajomy komuś powiedział, że ja jestem i że ja bym chciała. I to tak naprawdę też miało być tylko jakby na chwilę może, tak? Że coś tam potem się... No, żeby jakiś pieniądz przyciągnąć do budżetu. Ja nawet paznokcie próbowałam robić, kupiłam cały sprzęt i w ogóle. No i to poszło. To sprzątanie. To sprzątanie. I to sprzątanie poszło... I wiesz, co sobie myślę? Że poszło dlatego, że pozwoliłaś sobie na taką pustkę, żeby ona się zapełniła, że nie forsowałaś. Być może tak. Być może tak. Pozwoliłaś się temu odkryć i pokazać. Tak. Byłaś zaskoczona, że tak lubisz? Nie byłam zaskoczona tym, że ja tak lubię sprzątać, bo to dla mnie jakby nie była żadna nowość. Natomiast byłam zaskoczona ilością... Że inni tak nie lubią. Nie. Ilością ludzi, którzy chcą korzystać jakby z moich usług, z tego, jak dla nich jest to ważne, to co ja robię. Wiesz, to jest to przysłowiowe mycie kibli, rozumiesz? A ja po prostu, no, kurde, ja się czuję, jakbym zbawiła świat. Jak taki, wiesz, peleryna i super bohater i dawaj, jedziemy do przodu. A ja mam tylko tą szczotkę do szorowania ubikacji. Ale... No czuję się jak milion dolarów, rozumiesz? A ja tylko sprzątam. Ktoś mógłby tak powiedzieć, bo wiesz? To jest w polskiej kulturze. Jest niedocenianie pewnych zawodów i przecenianie innych. Tak, a my tak naprawdę wszyscy jesteśmy tak samo potrzebni. Bardzo, bardzo. I zobacz w Holandii czy w innych krajach. Każdy zawód jest bardzo ceniony, bo jeśli jest, to znaczy, że jest potrzebny. Dokładnie. Tak. I ja często przywołuję na Uniwersytecie we Francji, Université d'Artois, był strajk pań sprzątających i przez tydzień panie nie czyściły przysłowiowych, jak powiedziałaś, kibli. I powiem wam, że uważam, że na uniwersytetach jest to najważniejszy staw. Bo kiedy profesorów nie ma, to jakoś żeśmy sobie poradzili i poszliśmy do czytelni, posiedzieliśmy. A kiedy te osoby zastrajkowały, już nawet nie pamiętam, o co im chodziło, pewnie o godziwe pensje, to naprawdę bardzo poczuliśmy wszyscy, jak są potrzebni. Tak. Więc nie ma czegoś takiego, że zawód jest mniej ważny albo bardziej ważny. Wiesz, samą kwestię jakby sprzątania można bardzo łatwo sprawdzić w domu. Nie rób nic kompletnie przez tydzień albo przez dwa dni. Proszę cię, no w jakiejś rzeczywistości obudzisz po dwóch dniach, no, tak? Że potrzebujesz pomocy, tak, w takiej rzeczywistości. Jednak, no, jestem potrzebna. Pięknie. No i rozwijasz teraz. Rozwijam.
to nie jest sekret, mam nadzieję, a jak był, no to już nie będzie, że dzieje się to też z twoją pomocą. I ja nie wiem, czy ty wiesz, czy ty masz w ogóle tego świadomość, czy myśmy rozmawiały w ogóle kiedykolwiek na ten temat. Dobra, nie leci na żywo, to możesz nam. Że pamiętam, wspominałaś o Oli, która nas jakby skojarzyła ze sobą, tak, jakkolwiek tak to brzmi. I pamiętam pierwszy raz, kiedy Ola do mnie dzwoniła, że jest taka koleżanka i ona by potrzebowała, żebym ja przyszła i że to najlepiej, żeby to był ten piątek. Ja sobie myślę, że nie, kurde, ten piątek to ja naprawdę nie mogę, bo ja mam taką stałą klientkę, że wiesz, że ja wiem, że ona to co tydzień chce, a tutaj będę dla jakiejś baby w ogóle, wiesz, co raz mnie może będzie chciała i co? Nie, nie mam w ogóle szans. I odpuściłyśmy wtedy z Olą ten temat, naprawdę. I po jakimś czasie, już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było, czy ona dała w końcu tobie mój numer telefonu, już nie pamiętam. No, ja też nie, no. Ale pamiętam naszą pierwszą rozmowę telefoniczną ze sobą. No, bo ja nie pamiętam. Ale ja pamiętam, że ja skończyłam z tobą rozmawiać i powiedziałam do mojego męża, ja mówię, to jest swój człowiek po prostu. Okej, dobrze. I no i tak, i tak wyszło. No. Ale widzisz, przez to, że ty jesteś, jaka jesteś, to później masz też bardzo otwarte osoby wokół siebie, tak? Tak. I to ty też zwróciłaś na to moją uwagę, bo ja oczywiście w ogóle, wiesz... Słuchajcie, to nie jest tak, że my... nagle, bo ktoś mi tutaj utrudnia, klient w mojej branży, mi ten świnia i tak dalej, ten mi tu utrudnił, ten mnie pohejtował. A pomyśl sobie dzień wcześniej, co sobie myślałaś o swoim mężu, szefu, sąsiedzie, ojcu. Naprawdę, ta myśl, to jest niesamowite, jak my się wyciszymy. I mamy te myśli nie jak jeżdżące samochody w takim korku, tylko jak jakiś sznurek przejeżdżających powoli samochodów, to jesteśmy w stanie pięknie wyłapać te zależności. Dokładnie. To wszystko fantastycznie działa. I wiesz, to nie jest przypadek, że takie otwarte osoby jak ty cię proszą o pomoc i że to wszystko tak ładnie się rozwija. Ciekawe jest to, że bardzo dużo jakichś takich osób gdzieś tam z mojego otoczenia, jak rozmawiamy, to że ale wiesz, jak to tak, no masz jednak kontakt z tymi ludźmi. Ludzie są różni. Jeszcze trafisz na jakąś, nie wiem, małpę, świnię, wiesz, o co chodzi. A ja mam takie poczucie, że nie. Że to nie ma w ogóle takiej opcji. Tak, to jest też przekonanie. Nie ma takiej możliwości. Ja mam samych fantastycznych ludzi wokół siebie. No ale ty też jesteś fantastyczna, Ewelina, naprawdę. Ale ja w to, że jestem fantastyczna, ja uwierzyłam dzięki wam. Wiesz, no, tam człowiek sobie myślał, może tak czasami mi przemknęło przez głowę, że wiesz, no dobra, no może nie jestem taka najgorsza, ale teraz ja już wiem, że nie, że ja nie jestem najgorsza. Nie, jesteś ja tak wiesz, fantastyczny jak wszyscy. Rozumiesz? Tak, w twojej branży zdecydowanie. Natomiast na poziomie ludzkim, że my jesteśmy tak samo wszyscy ważni. Tak, to jakby w ogóle wiesz, no, ale tak, wiesz, takie poczucie, zawsze byłaś ogonem, znaczy ja zawsze byłam ogonem. Ale to mamy ze szkoły, wiesz, o tym jakieś dziwne rzeczy. Tak, ale teraz, kurczę, no, na wiele rzeczy na pewno też pomogła mi spojrzeć inaczej. Raz, że w ogóle znajomość z tobą, no to jest w ogóle nieprzecenione i ja tu będę, wiesz. A to tego nie wycinamy. Tego nie wycinamy i jeszcze powiem, z Sonią jest tak, że z mojej rodziny osobiście poznają tylko moja mama na spotkaniu autorskim w Katowicach. A, dobrze. Tak, zapraszam na www.planetasoni.pl, tam znajdziecie informacje o spotkaniach autorskich, które za jakiś czas tak, się odbyły. Tak, zapraszam, bo to jest czerpanie na żywo tej energii. Ale zna ciebie tylko moja mama. No, tak na żywo. Że zna, no, widziała cię, tak? Natomiast opowiadania znacie prawie cała moja rodzina i u nas w domu rozmowy na jakieś takie poważne tematy wyglądają na przykład z moim mężem, wyglądają w ten sposób. No okej, ja wyrażam swoje zdanie, a mój mąż mnie pyta, a rozmawiałaś z Sonią na ten temat, co Sonia o tym myśli? Jeżeli ja przychodzę do domu... Ale wiesz, ile osób mi tak mówi. Ale jeżeli ja przyjdę do domu i chcę coś przekursować i mówię, że wiesz Michał, no rozmawiałam z Sonią i Sonia powiedziała, że powinniśmy to zrobić tak i tak, okej, to tak zróbmy. I w ogóle to nie ma dyskusji. Jakieś ostatnie nasze rozmowy takie biznesowe, tak to nazwijmy. Ja wtedy rozmawiałam z moją ciocią przez telefon. Odsłuchałam wiadomość od ciebie, przekazałam informację mojej cioci. Moja ciocia mówi, było dużo niecenzuralnych słów, więc nie użyję ich wszystkich, znaczy żadnego, okej? I moja ciocia mówi, najpierw była cisza i mówi, no tak, no ty absolutnie nie możesz z niej zrezygnować. Tak, bierz wszystko w ciemno, bo to była Sonia, więc u nas to jest dobra wyroczna. Poprawię ci włoski, bo zaraz nam powiedzą, że... Nie, dlaczego tak mówisz? Ale zauważcie, że no, kiedy my mamy...
Co masz? Że znowu coś zmaściłam. No. No bo my kilkanaście lat siedzimy w systemie szkolnym, który jest oparty na pruskim drillu. A pamiętajcie, bo to wiecie pewnie też z książek najszerzej znanych doktora Mikołaja Marcelli, którego pozdrawiamy też bardzo serdecznie. System pruski powstał po to, żeby ludzie nie myśleli, tylko słuchali, się nie sprzeciwiali i byli pozbawieni jakby nawet swojej takiej własnej woli. Tak? To jakby to jest intencja i zamierzenie stworzenia tego systemu. Dlatego mając 5 lat, idąc do szkoły, czy tam 6 ileś, bo niestety miłe panie pracujące i panowie w przedszkolu, no to schodzi coraz niżej, czyli te dzieci są porównywane, są robione konkursy i tak dalej, pieczątki, fifątki. Zanim to się nie zacznie, to my naprawdę myślimy, że jesteśmy fajni. Każde dziecko, które ma 3 latka, absolutnie uważa, że jest bardzo fajne i wszyscy wokoło też są fajni i jest otwarte i jest zadowolone w większości, tak, bo różne też dzieci mogą mieć już przeżycia są, ale a później dowiadujemy się, że są jakieś rankingi, że są podziały, że pani rozdaje sprawdziany od najlepszego do najgorszego i jesteś w tym ogonie. Ja przez długi czas myślałam, że ja ortografii nie umiem na przykład, tak? Mimo, że tam te jakieś... Przez długi czas nie wiedziałam, jak świadectwa z paskiem mnie skrzywdziły. Nie miałam pojęcia. Pierwszy raz we Francji mi to powiedziano, że świadectwa z paskiem i te wyróżnienie na koniec roku to jest bardzo szkodliwe. Mówię, jak to bardzo szkodliwe? Zawsze miałam, jakoś żyję, wcale nie uważam. A później, jak człowiek zaczął się rozwijać, jak widzi, jak bardzo się blokujemy sami. Jakieś światło się tu zniknęło. Już mamy kończyć. To jak już tak nas zaciemnia, to czekaj, to szybciutko powiemy. Co? Rozumiecie? Jedzie. Nie, niech tak się zaciemnia. To będzie takie naturalne. Wyciszenie. Tak, wyciszałam się, bo to znaczy, że już mam nie iść, wiesz, te tematy te szkolne, mam sobie to przerobić. To chyba był znak. Skórę. To był znak, tak. Dobra, a wy subskrybujecie, lajkujecie, piszecie, co tam jeszcze? Mogą przecież udostępniać też, tak? Na YouTubie się udostępnia? Oczywiście, że tak. Czekajcie, usłyszycie teraz pana, dobra, który się nam tym zajmuje. No. Tak i nie. Dobra, czyli jak widzicie, jest to bardziej skomplikowane. To subskrybujcie. Dzwoneczek. Co to jeszcze? Ja nie pamiętam, chciałabym do dzieci zadzwonić. No i napiszcie od 1 do 10, na ile poczuliście się podniesieni historią Eweliny. Tak. Zapraszamy. Dałyśmy radę. Tak jak mówiłam w wywiadzie, od 1 do 10, na ile czujecie się uniesieni, podniesieni na duchu tą rozmową? Mam nadzieję, że tak się stało. Napiszcie. Dziękuję. Subskrybujcie, jeszcze miałam powiedzieć, ale to chyba mówiłyśmy z Eweliną, prawda? Pa. Większa, że tak powiem, przyjemność po mojej stronie. Poprawię włoski, bo zaraz nam powiedzą, że wiesz, że robimy nimi hałas, bo oni kazali nam ukryć ten kabel, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. A on tak ładnie współgra z paskiem przecież. Tak, jak ja nie wiem, czy to... Dobrze. Słuchajcie, mając 2 dzieci i męża... Kredyt hipoteczny. To troszkę jak 3. Nie, przepraszam, głupi żart. Nie, jak 3. Nie, na making ofu to będziemy mieć po prostu drugie tyle, co wywiadów. Dobra, cicho, teraz się uspokajamy.